przygotuję dzisiaj kolejną potrawę regionalną. Dzisiaj coś dla smakoszy śledzi, a będzie to śledź po kujawsku. Będę potrzebowała filety śledziowe. Ja mam tutaj Ala Matthias, około pół kilograma. One są już wymoczone i osuszone. Będą potrzebne 3 jabłka, sok z jednej cytryny. Ponieważ jest to wersja śledzi na słodko, to dodamy garść rodzynek, garść skórki pomarańczowej, a także 2 łyżki miodu. Będzie potrzebny również koncentrat pomidorowy. Ja mam tutaj 100 gram. Z przypraw wykorzystamy majeranek, czubata łyżka i po łyżeczce papryki ostrej i świeżo zmielonego czarnego pieprzu. Oczywiście będzie potrzebna sól i 2 cebule pokrojone w piórka, a także olej kujawski. Ubrane jabłka kroję na plasterki. Na patelni rozgrzałam 3 łyżki oleju. Wrzucam cebulkę, odrobinę solę i będę podsmażała do momentu zeszklenia. Cebulkę mam już zeszkloną, dorzucam jabłka, odrobinę zwiększam gaz, dorzucam skórkę pomarańczową i rodzynki. Ja nie namaczałam rodzynek, ponieważ one tutaj pod wpływem ciepła napęcznieją. Wszystko przemieszam i będę podsmażała do momentu, jak jabłka lekko zmiękną. Jabłka odrobinę zmiękły. Dodaję teraz sok z cytryny. Świeżo zmielony czarny pieprz. Ostrą paprykę. I majeranek. Wszystko wymieszam. Chwilkę podsmażę i dodam na koniec miód i koncentrat pomidorowy. Podduszała jeszcze około 2 minut. Mój sos do śledzia jest już gotowy. Przepięknie wygląda, cudownie również pachnie, a zatem wyłączam gaz i pozostawiam do przestygnięcia. Śledzie dzielę na kawałki. Mój pyszny śledź po kujawsku jest już prawie gotowy. Ale oczywiście najlepiej smakuje na drugi dzień. Ja wyłożyłam na talerz, ale tylko do prezentacji. Zobaczcie, jak przepięknie wygląda i równie rewelacyjnie smakuje. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego.